Dzień dobry Państwu, proszę o zajęcie miejsca. Witam Was na konferencji Jaka polityka klimatyczna dla Polski? Serdecznie witam naszych gości. Będą z nami Craig Rucker, prezydent organizacji CIFAC z Waszyngtonu. Pan Mark Morano, autor książek, był polityk Partii Republikańskiej, obecnie też związany z CIFAC. Mamy z nami pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, publicystę najwyższego czasu i Radia Maryja. Profesor Szyszko nie dojechał, dzisiaj jest głosowanie w Sejmie, także nie może być go z nami. Będziemy się łączyć jeszcze z panem Waltem Kanigenem. To jest fizyk związany przez całą swoją karierę zawodową z NASA. Był uczestnikiem misji Apollo 7. On opowie nam też trochę o badaniach związanych z efektem cieplarnianym. Ja nazywam się Tomasz Telub, jestem profesorem Instytutu Globalizacji, która też współorganizuje tutaj z Centrum im. Jana Pawła II to wydarzenie. Proszę Państwa, w Katowicach jak co roku trwa konferencja klimatyczna ONZ. Już się do tego przyzwyczailiśmy, że zawsze to jest w adwent, bo wiadomo, katolicy przygotowują się do przyjścia kolejnego Chrystusa, no to ten świat próbuje nas przygotowywać do tego, że najważniejszą rzeczą na świecie są zmiany klimatu. Już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak się dzieje co roku. I jesteśmy coraz bardziej zasypywani wieloma fake newsami, które są związane ze zmianami klimatu. Ja sobie wynotowałem kilka takich, które no, w ogóle obchodzimy kolejną rocznicę niespełnionej przepowiedni Al Gora, który jak wręczano mu Nagrodę Nobla pokojową właśnie za walkę ze zmianami klimatu w 2007 roku, powiedział, że do 2014 roku roztopią się pokrywy lodowe na obu biegunach. Ale to wiadomo, jesteśmy do tego też przyzwyczajeni, bo paliwa kopalne miały się skończyć w 2010 roku. Przedtem miały nas wykończyć jeszcze inne kataklizmy. A teraz ta retoryka jest kontynuowana na coraz bardziej alarmistycznym tonie. Ja, będąc kilka miesięcy temu zaproszony do programu Krzysztofa Kłopotowskiego, Jakuba Moroza, Tanie Dranie do TVP Kultura, dowiedziałem się, że globalne ocieplenie grozi powrotem do kanibalizmu, że będziemy się pożerać nawzajem. Profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego dał wywiad Gazecie Wyborczej, w którym mówi tak: wyginiemy w ciągu jednego pokolenia. Kiedy to się stanie? W następnym pokoleniu. Oczywiście, jeśli zaraz nie użyjemy absolutnie wszelkich możliwych środków. Rok 2050? Tak, wtedy już to się będzie dziać na wielką skalę. Proszę Państwa, no, żeby takie rzeczy jeszcze podbierać się autorytetem nauki, to trzeba być rzeczywiście niepoważnym. Ciekawą rzecz też znalazłem w amerykańskiej gazecie USA Today, gdzie napisano, że ludzkość wyginie, ponieważ sperma nie lubi gorąca. Więc wiadomo, skąd ta marginalna rozrodczość w Afryce na przykład. Także żyjemy w takiej epoce fake newsów, a podczas gdy naukowcy, którzy sprzeciwiają się tej hipotezie forsowanej przez to urzędnicze ciało, jakim jest Międzynarodowy Panel do Spraw Zmian Klimatu, tych naukowców jest wielu, także w Polsce, bo już wspomnieć nie tylko zmarłych profesorów Przemysława Mastalerza czy profesora Zbigniewa Jaworowskiego, ale współcześnie są na przykład profesor Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, profesor Leszek Marks, prezes Państwowego Instytutu Geologicznego, znany fizyk profesor Łukasz Turski, profesor Rajmund Przybylak, meteorolog z UMK z Torunia, który krytykuje te wszystkie komputerowe modele
prognozujący wzrost temperatur, czy profesor Zygmunt Kolenda z Akademii Górnictwa Hutniczej w Krakowie, który chciał być tutaj z nami, ale to jest leciwy naukowiec, jest na rehabilitacji, który napisał do mnie: pragnę dodać, że moje poglądy na temat antropogenicznego ocieplania klimatu nie uległy zmianie. Hipoteza Międzynarodowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu nie została udowodniona. Mamy także wielu sojuszników politycznych w tej walce, którą toczy Polska na forum tego szczytu klimatycznego w Katowicach. Mianowicie chodzi nam o dwie rzeczy, żeby oczywiście móc bazować dalej na węglu tak długo, jak to będzie możliwe, bo nasza energetyka w 80% jest oparta na spalaniu paliw kopalnych. Tego lokalnego, taniego surowca, dzięki któremu należymy do najmniej uzależnionych od importu energii krajów Unii Europejskiej. Tylko Dania jest eksporterem energii, Polska jest w bardzo małym stopniu zależna dzięki węglowi. I takim elementem jest właśnie, że uznać zalesianie lasu za istotny element ze zmianami, to bo wiadomo, rośliny zielone pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla. W przypadku Polski może być to nawet ponad 10% tych emisji przepływów. Myślę, że będzie z nami Krzyżko, który by nam jeszcze wytłumaczył. Mamy najgorsze Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, jeśli chodzi o właśnie te kwestie walki politycznej. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone w ciągu 2 lat wycofają się z porozumienia paryskiego. Także prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, wycofał się z organizacji przyszłorocznego szczytu klimatycznego w Rio. Także na pewno nie jesteśmy tutaj odosobnieni. I teraz poproszę już o połączenie się ze Stanami Zjednoczonymi. Tam będzie. Adam? Yeah. Please come down. Najpierw
Najpierw chciałem wam wszystkim powiedzieć dobry wieczór. Niestety nie mogę tu z wami być. Będę mówił o globalnym ociepleniu. This is also unique to me as this particular system. It's the first time I've ever been on a panel in remote control. I to jest też pierwszy raz, kiedy jestem na takiej konferencji jak ta, łącząc się przez Skype'a z wami. I do enjoy talking about this subject because global warming, human caused global warming, seems to be starting to drive all over the world by mistake. I właściwie uwielbiam rozmawiać na temat wywołanego przez człowieka globalnego ocieplenia, bo ten temat zaczyna się ciągnąć po całym świecie, zaczyna rosnąć. What bothers me today is how acceptable it seems to be to the public in general. I to, co mnie przeraża, to jest to, jak niesamowicie akceptowalne wydaje się to ludziom, którzy słuchają tych teorii. And I am not certain how successful we will be trying to educate the public. It might slowly change. I w sumie nie wiem, jak bardzo by mi się udało uczyć ludzi, zmieniać postrzeganie tego tematu. Well, I guess I should say first that the public is not interested in the data. They don't go look at the data, which they might or might not understand, but they just believe what they've been told by politicians. W ogóle powinienem zacząć od tego, że publika nie jest zainteresowana sprawdzaniem danych, których mogłaby znaleźć, może nie mogłaby znaleźć informacji na temat tego, co się naprawdę dzieje. They do not bother to realize or look at the data that shows the hundreds of different factors that play on the temperature. I nie są również zainteresowani sprawdzeniem tego, że jest mnóstwo różnych zjawisk, które wpływają na zmianę temperatury. And some of those that interest me, they don't realize how small the factor is of carbon dioxide. I większość z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, jak nikły jest wpływ człowieka na to wszystko. They also do not realize that both the temperature and the carbon dioxide level are right near the lows last 600 million years. I również rzeczą, z której nikt nie zdaje sobie praktycznie sprawy, jest fakt, że i temperatura, i poziom mórz jest najniższy od 6 milionów lat. And we also, at the present time, we are in the longest interglacial period in history. I w naszych czasach znajdujemy się jakby w najcieplejszym międzyglaciale, tym etapie pomiędzy dwoma epokami lodowcowymi. I will share with you what these factors have helped us realize. I chciałbym się podzielić z wami kilkoma takimi większymi rzeczami, które mają wpływ na to wszystko. 50 years ago, I was flying on Apollo 7, the first manned Apollo mission. 50 lat temu ja leciałem w Apollo 7, pierwszej misji Apollo, która była, jakby w której brali udział ludzie. And of course we had to
monitor and control the CO2 level in our 100% atmosphere in space. I musieliśmy kontrolować wszystkie poziomy dwutlenku węgla w tym, co wychodziło z naszej rakiety. Today, many of the alarmists seem to be claiming that if the CO2 level gets up to 800 parts per million, that it's supposed to wipe us out. Hello? I wielu ekspertom od tego tematu wydaje się, że jeśli poziom dwutlenku węgla osiągnie 800 części na milion, to wszyscy wyginiemy. And I can tell you this, that in Apollo 7, in orbit, we were 100% atmosphere of oxygen. And we were trying to keep the carbon dioxide control. I kiedy myśmy byli właśnie w Apollo 7, usiłowaliśmy trzymać poziomy dwutlenku węgla pod kontrolą. We had an alarm that went off at the CO2 level got up to 3,000 parts per million. I w pewnym momencie dostaliśmy jakby ostrzeżenie, zaczął alarm dzwonić, że osiągnęliśmy właśnie poziom dwutlenku węgla 3000 części na milion. I think that happened once during the 11 days. I to się wydarzyło chyba raz w ciągu tych 11 dni. The space shuttle, which came along next, they also had an alarm for the CO2 level. I następny wahadłowiec również miał dość podobny alarm. That alarm went off at 7,000 parts per million. Z tym, że ten alarm mówił, że mają właśnie 7000 części na milion. That alarm was eventually it was reduced to 5,000 parts per million. I w końcu ten alarm poziom tego alarmu trzeba było zredukować do 5000. And that was for the space day, excuse me. That was for the orbiting two physical observatory and the I to samo było prawdziwe dla wszystkich tych obserwatoriów dookoła Ziemi. Now that we've been flying the International Space Station for 15 years, their alarm has changed from being at 7,000 parts per million down to 5,000 parts per million. I również na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po tych 15 latach, jak tam się misje dzieją, oni też musieli zredukować od 7000 do 5000. More importantly, as you realize, they have submarine launched ballistic missiles from nuclear powered submarines. Jak prawdopodobnie, w sumie ważniejsze, prawdopodobnie jak sobie zdajecie sprawę, oni jakby sprawują pieczę nad podwodnymi pociskami nuklearnymi. And those submarines can stay submerged for 4 months, and they breathe oxygen and they scrub out CO2. I w tych właśnie łodziach podwodnych oni mogą być pod wodą przez 4 miesiące i oddychają sobie tlenem i wydalają dwutlenek węgla. Their alarm goes off at
8,000 parts per million. I ich alarm włącza się przy 8000. So I have to tell you that this is kind of difficult, but I think that's probably enough to listen to you for on my panel here. Somebody else isn't talking. Thank you. I mam wrażenie, że to jest chyba wszystko, co trzeba powiedzieć na ten temat. Dziękuję bardzo. Stay and watch the other panelists, if that's okay. Just take off our video, and we don't mind. Is that possible that they can watch? Yes. The rest of the no, because we have the other presentations on the same screen. No worries. No worries. Just have it across me when you're ready for questions. Well, they said that because of time constraints, they are satisfied. You will tell them marvelous. They are very happy. Okay. And you are finished, so go enjoy lunch on us. Thank you, Craig. Take care. Good job. Thank you. Good job. Greetings from the United States. Pozdrowienia ze Stanów Zjednoczonych. My name is Craig Rucker. I serve as president of the Committee for a Constructive Tomorrow. Nazywam się Craig Rucker i jestem prezydentem Komitetu na rzecz konstruktywnego jutra. It is a pleasure to be here in Poland. It is my third visit, in fact, to Poland. I prawdziwą przyjemnością jest pobyt tutaj w Polsce. To jest moja już trzecia wizyta. I regret to inform you, I have not learned much Polish. I niestety z żalem muszę wam powiedzieć, że dużo polskiego się nie nauczyłem. But I know the important words. Ale znam te ważne słowa. Kielbasa i wódka. Kiełbasa i wódka. It's all I need. I am going to talk to you today very briefly about what our organization believes. Dzisiaj chciałem powiedzieć bardzo, bardzo krótko na temat tego, w co dane organizacje wierzą. In the United States, we run many programs. We have a Climate Depot News Information Service. My w Stanach Zjednoczonych prowadzimy wiele różnych organizacji. Mamy na przykład serwis wiadomości Climate Depot, który mówi, jakby podaje prawdziwe wiadomości dotyczące globalnego ocieplenia. And if you want to find out anything about climate change, go to climatedepot.com. I naprawdę, jeśli chcecie znaleźć cokolwiek na temat tego tematu, pójdźcie właśnie, wejdźcie na climatedepot.com. It is run by that man, Mark Morano. Jest prowadzony przez Marka Morano. We also have activities to educate college students, and that is run by Adam Hauser, who is in the audience here someplace back there. Prowadzimy również jakby kursy dokształcające studentów i te kursy są prowadzone przez Adama, który jest tam gdzieś z tyłu. And a very good website run by Michael Getz, who's somewhere in the audience, who I cannot find. I bardzo dobrą stronę prowadzoną przez Michaela Getza, który jest tam też gdzieś z tyłu i nie bardzo wiem gdzie. But as I said, I'm not here to talk about our programs, but our ideas. Ale to, o czym chcę dzisiaj mówić, to nie są nasze programy, tylko nasze idee. Today there is a battle between two different ideologies in the environmental world. Dzisiaj jest jakby taka walka pomiędzy dwoma różnymi ideami w świecie natury. They are described in this screen what we call free market environmentalism. Pierwszą z nich jest environmentalizm wolnego rynku. And the other is one held by the United Nations called sustainable development. I drugim jest utrzymywany przez Organizację Narodów Zjednoczonych zrównoważony rozwój.
Now at this point I will do what an old priest one time told me. I w tym momencie zrobię to, co jeden pewien stary ksiądz kiedyś mi powiedział. He told me, Craig, number one, start with an interesting introduction. Craig, punkt pierwszy, zacznij interesującym wstępem. Number two, end with a spellbinding conclusion. Punkt drugi, zakończ zrób takie zakończenie, żeby oni mieli. But number three is most important. Keep number one and number two as close together as possible. Ale punkt trzeci jest najważniejszy. Trzymaj punkt pierwszy i punkt drugi jak najbliżej. So I will attempt to do that. Więc to właśnie będę się starał zrobić. I will start with what is the prevailing ideology of sustainable development. Więc chciałem zacząć od tego, jaka jest główna idea zrównoważonego rozwoju. You perhaps have heard of Save the Planet. Całkiem możliwe, że słyszeliście na temat Save the Planet. The green vision is that the planet is about to burn up and be destroyed. Ponieważ idea zielonych jest taka, że Ziemia już w sumie umrze sobie za chwilkę i spłonie. Indeed, there are people marching around the world to oppose plastics, to oppose water pollution, to fight against climate change. I ludzie maszerują dookoła świata, żeby walczyć z plastikiem, z zanieczyszczeniem wody i zmianami klimatu. And who is this diabolical evil force that is destroying the planet? Ale kto jest tą diaboliczną siłą, która właśnie niszczy planetę? I am going to reveal who this dark force is tonight. Dzisiaj, tej nocy chciałbym powiedzieć, kto jest właśnie tą siłą. Why are these people marching? It is to stop this person. I dlaczego ci ludzie maszerują? To żeby zatrzymać tą osobę. That is responsible. To dziecko jest odpowiedzialne. That's supposed to be funny, but... To miało być śmieszne. Why is this person so evil and so diabolical? I dlaczego ta osoba jest taka zła, taka diaboliczna? It is because they view the world as a finite pie. Ponieważ widzi Ziemię jako takie piękne ciasto. They view that every piece of pie that is eaten by every person leaves one less for people down the road. I mają wrażenie, że każdy kawałek ciasta zjedzony oznacza mniej kawałków ciasta dla całej reszty. They, more specifically, they think the world has a problem with what is called the terrible twos. Yeah, terrible two. Oh, terrible two. I mówią, że świat ma problem z czymś, co nazywają straszną dwójką. In America, when a child is a little baby, w Ameryce, kiedy dziecko jest takie malutkie, they are very cute. Te dzieci są bardzo słodkie. But then they turn 2 years old. A potem już mają 2 lata. And they start to develop attitude. I zaczynają mieć pewne zachowania. They think the planet is like that 2-year-old. I oni myślą, że planeta jest jak taki 2-latek. There are too many people. Jest za dużo ludzi. They are causing too much, they are consuming too many things. Którzy spożywają zbyt dużo rzeczy. And they are causing too much pollution. I wywołują zbyt wiele zanieczyszczeń. I will discuss the first of these, that there are too many people. Więc teraz zajmijmy się punktem, że jest za dużo ludzi. They note the world, go ahead, is rising in population. I jak widzimy na tym właśnie wykresie, populacja wzrasta. They say that the problem is much like having a big family. I mówią, że ten problem to jest trochę jak mieć dużą rodzinę. And you understand this at Christmas time, when you have a big family with a lot of people, it is hard to serve everyone. I właśnie w tym momencie roku rozumiemy to najlepiej, bo jak się zbliżają święta i ma się dużą rodzinę, to zaczyna pojawiać się problem z obsłużeniem ich wszystkich, jak już siedzą przy stole. But if the world had only one person on the right, ale jeśli na świecie będzie tylko ta jedna osoba, how much happier we would be. O ile weselsi będziemy. They have an organization called the UNFPA. I mają taką organizację nazwaną UNFPA. And they have as a goal to remove people from around the table so there are less of them.
I ich celem jest usunięcie ludzi dookoła, dookoła tego stołu. They have a World Population Day every year since 1989. I każdego roku od 1989 mają coś takiego jak Światowy Dzień Populacji. And they are urging all of you not to have children. I chcą, żebyśmy nie mieli dzieci. This is what they say. Deciding not to have kids is not selfish, it's sensible. I to jest dokładnie to, co oni mówią, że nieposiadanie dzieci nie jest byciem złym człowiekiem. To jest robienie czegoś dobrego. But they don't stop there. Ale oni się na tym nie zatrzymują. Because if you have just one person and they're eating a lot, that could still be a problem. Bo jeśli mamy jedną osobę, ale jedną osobę, która dużo je, to też się zaczyna robić problem. They do not want you to be like this. I oni również nie chcą, żebyśmy byli jak ta osoba na tym obrazku. They want you to have this much pie. Oni chcą, żebyście mieli tylko tyle tego ciastka. So if everybody has a little piece of pie, they say, we will be much better. I jeśli każdy z nas będzie miał taki kawałek ciastka, how do they want us to have less pie? They want us to ban meat, get rid of our cars, ban plastic straws. I w jaki sposób mamy mieć tylko taki kawałek ciastka? No, poprzez wszystkie te zakazy. And once a year to turn out your lights, so we can all help the environment. I raz na rok mamy wyłączyć światła, żeby pomóc Ziemi. But that is not enough, because the next problem is they are afraid that the pie that will be left will be dirty. Ale to nie jest jedyny problem, bo następnym problemem... It is much like putting your pie in the face, and the pie that is left will not be good for people in the future. Następnym problemem jest to, że to ciasto, które nam pozostaje, będzie trochę tak, jakby ktoś wziął i po prostu włożył w nie twarz. To już nie będzie jadalne dla innych. In fact, the earth may look like your face is in the pie. I w sumie Ziemia może wyglądać, jakby twoja twarz była w tymże cieście. So their solution is to stop all the things they feel could be polluting the planet. I ich rozwiązaniem jest zatrzymać wykorzystywanie wszystkich tych rzeczy, które według nich mogą zanieczyszczać planetę. That means no logging, no what is the other, mining, and no burning coal. I to oznacza zero kopalni, zero wycinania drzew i nawet nie można palić w piecu. And they even want to protect large areas of the pie of the world. I chcieliby chronić duże części tego ciasta from even having humans wander onto it. Przed ludźmi. Ludzie tam nie powinni w ogóle wchodzić. They have what is called the World Biosphere and World Heritage Sites. I mają strony, które są poświęcone biosferze, jakby dziedzictwu świata. These are areas of the world they do not want people to ever walk on. I tam wyznaczone są części świata, na których oni nie chcą, żeby człowiek kiedykolwiek postawił nogę. If they achieve these things, then our future could be happy like this picture. I kiedy osiągną swój cel, nasza przyszłość będzie mniej więcej tak samo wesoła, jak tenże piękny obrazek. Yes, we could look at the pie, but we can only take a little piece. Będziemy mogli spojrzeć na to piękne ciastko, ale weźmiemy tylko mały kawałek. We have a better idea. My mamy lepszy pomysł. We believe in free market environmentalism. My wierzymy w wolny rynek. We think the world has the potential for many pies. Wierzymy w to, że Ziemia ma potencjał na wiele ciast. We follow a gentleman is one of the very bright men who have thought this through, named Julian Simon. I my podążamy za jednym z w sumie najbardziej błyskotliwych ludzi, którzy na ten temat pomyśleli, Julianem Simonem. You can read his quote in Polish. The world's problem is not that there are too many people. I to, co on powiedział, że problemem świata nie jest zbyt dużo ludzi, tylko brak politycznej i ekonomicznej wolności. Go ahead. You see, the environmentalists see the world as the baby on the left. I ONZ widzi świat jako to dziecko po lewej.
They see it only with the mouth. Oni widzą tylko w sumie tą buzię. But people also have hands and a brain. Ale ludzie mają też ręce i mózg. And we can use our creativity and innovation to solve many of today's problems. I możemy wykorzystać naszą inteligencję i naszą błyskotliwość, żeby rozwiązywać współczesne problemy. Man and nature can live together and prosper. Człowiek i natura mogą żyć razem i rozwijać się. They rightly say that the world population is growing, but that has not hurt mankind. I dobrze mówią w sumie, że populacja wzrasta, ale to jeszcze nigdy nie zraniło ludzkości. This chart shows that as our human population has increased, so has our life expectancy. I ta tabelka pokazuje, że jak tylko wzrasta ilość populacji, tak wzrasta też długość życia. Okay. As there are more people in the world, this graph shows we are eating more and more, not less and less. I jak ten graf pokazuje, ludzie, im więcej ich jest, tym więcej jedzą, a nie jedzą mniej. And our nutrition is improving. In the past, a Viking would be about 5'7". I również nasza budowa ciała się zmienia, bo w przeszłości Wikingowie mieli tak plus minus metr. But today we are 3 inches taller. A teraz jesteśmy wyżsi o 3 cale. Nor is it a problem that people may say we are getting congested. There are too many people in such a small place. I ludzie mogą powiedzieć, że problemem jest to, że jest za dużo ludzi na ograniczonych terenach. This article, which is by our friends on the left, says that only 10% of the land is used for 90% of the people. I ten artykuł, który napisali nasi przyjaciele po lewej stronie mocy, pokazuje, że jest tylko 10% terenu jest wykorzystane na 90%. Some of the most prosperous places in the world are the most congested. They are the most prosperous. Monaco, Hong Kong, Singapore are very rich, but very congested. Ale te miejsca, które są jakby najbardziej zaludnione, są również miejscami, które odnoszą sukces, tak jak Monaco, Hong Kong czy Singapur. And in fact, the opposite is the case with the least congested. The least congested is Mongolia, French Guinea, and Botswana. A wszystkie te miejsca, które nie są aż tak zapchane, mają problemy, tak jak Gujana Francuska, Mongolia czy Botswana. Nor are we consuming too many resources. My nie zużywamy zbyt wielu zasobów. We see this in prices. The price of resources are going down. My widzimy, że ceny tychże zasobów spadają. And the amount of reserves of all of our resources is getting bigger. A rezerwy tychże zasobów wzrastają. Keep going. All right, keep going. Keep going. Nor are we becoming more polluted. Też prawdą nie jest to, że jesteśmy coraz bardziej zanieczyszczeni. If freedom and prosperity are allowed to occur, pollution levels decline. Kiedy wolność i rozwój, kiedy pozwala się na to, żeby one istniały, poziom zanieczyszczenia spada. Now it is true that sometimes pollution, as you start to prosper, increases. Czasami jest prawdą, że kiedy zaczynamy się rozwijać, poziom zanieczyszczenia wzrasta. We saw that in our city of Pittsburgh in 1900 when these pictures were taken. Widzieliśmy to na przykład w Pittsburghu w 1900, kiedy te zdjęcia zostały zrobione. But this is Pittsburgh today. Ale to jest Pittsburgh dzisiaj. The population is 4 times bigger. Jakby poziom zaludnienia jest 4 razy większy. There are many, many times more cars on the road. Jest o wiele więcej samochodów na drogach. And yet the air continues to get cleaner. A powietrze robi się coraz czystsze.
In fact, that is a chart of all major pollutants that our government tracks. And since the population has grown, all our major pollutants have been declining. Tutaj mamy wykres jakby wszystkich najważniejszych zanieczyszczeń, które teraz się dzieją i możemy na nim zobaczyć, że od kiedy populacja wzrasta, to te zanieczyszczenia spadają. And in fact, there's more good news. As our population has grown, we now can farm on less land and produce even more food. I ze wzrostem populacji używamy mniej ziemi, żeby na pod uprawy, ale produkujemy więcej. All these animals on this screen 100 years ago were in danger. Wszystkie te zwierzęta, które widzimy teraz na zdjęciach, jeszcze 100 lat temu były zagrożone wyginięciem. But today their numbers are exploding. Ale dzisiaj ich ilość jest ogromna. So if we use free markets and safe technologies, there is no reason to believe this cannot continue. Więc jeśli będziemy korzystać z wolnego rynku i z bezpiecznych technologii, nie ma nic, co mówiłoby nam, że to nie będzie działo się dalej. I leave you with this last couple things. This is put out by a US NGO called the Heritage Foundation. I to co widzimy tutaj, zostało jakby stworzone przez stowarzyszenie nazywające się Fundacja Dziedzictwa. If you look at these nations, these are the most, according to this chart, free nations that allow for free markets. Jeśli spojrzymy na tą tabelkę, to zobaczymy, że to są te kraje, które pozwalają na najwięcej wolności, jeśli chodzi o wolny rynek. They are among the most prosperous in the world. To są jedne z najbardziej dochodowych, najlepiej trzymających się tymczasowo miejsc. And they are among the cleanest in the world. Jak również najczystszych. But these are the nations that are the least free economically. A to są kraje, które są najniżej wolne ekonomicznie. They have very bad pollution and their people are poor. Są strasznie zanieczyszczone i ludzie są biedni. So, and we need not remind that elite unfree economies, such as the former Soviet Union, were among the most devastated, they devastated their environment the worst. I chyba nie musimy przypominać, że miejsca takie jak, kraje takie jak niegdysiejsza Rosja Radziecka zniszczyły swoje wszystkie zasoby naturalne najbardziej. So in conclusion, I would like to say our hope is in coming here that we destroy this pie analogy. Nasza, więc może już tak kończąc, chciałbym powiedzieć, że nasza nadzieja nie istnieje w tym, że powinniśmy zniszczyć jak najmniej ciasta. And we are able to tell you that the future is bright if we choose a course of freedom and promoting science. I jesteśmy wam w stanie powiedzieć, że nasza przyszłość jest bardzo jasna, jeśli tylko wybierzemy ten kurs wolności i nauki. Now the United States Nations is threatening that here in Poland with this climate change conference. I Organizacja Narodów Zjednoczonych zagraża nam poprzez na przykład tą konferencję, która dzieje się teraz w Polsce. Our next speaker will bring out how this is a danger to our liberties, freedoms and economic growth. I nasz następny mówca pokaże, w jaki sposób to jest zagrożenie dla wolności i jak również klimatu. Thank you. Thank you very much. My name is Mark Marana. I do the website climatedepot.com. Nazywam się Mark Morano. Prowadzę stronę climatedepot.com. And the film Climate Hustle, which aired all over the United States and also internationally in Canada and Australia. And we had a
premiere at the EU headquarters in Brussels, or in EU. Jestem również autorem filmu Klimatyczne problemy, który był wyświetlony nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie. And this is the book, The Politically Incorrect Guide to Climate Change, which is out this year, which debunks man-made global warming fears. A to jest książka, Niepoprawny przewodnik po zmianach klimatu, która wychodzi w tym roku i która ma na celu w sumie obalenie wielu mitów dotyczących globalnego ocieplenia. And I used to work for the United States Senate Environment Committee. I ja pracowałem dla Komitetu Zasobów Naturalnych Stanów Zjednoczonych. And the title of the talk here is Can the United Nations and Governments Control the Weather and Taxes? Because that is what is being said over in Katowice. I tematem tej prezentacji jest to, czy Organizacja Narodów Zjednoczonych i rządy są w stanie kontrolować pogodę poprzez podatki, bo to jest dokładnie to, co dzisiaj nam się mówi. The environmentalists, the United Nations, does not like the message we bring you tonight. They have declared us climate criminals. I wszyscy environmentaliści, jak również Organizacja Narodów Zjednoczonych, bardzo nas nie lubi. Nazwali nas klimatycznymi przestępcami. One of the things the United Nations will claim in the next town over is that all scientists agree. This is a lie, a deception. I coś, co Organizacja Narodów Zjednoczonych może mówić i prawdopodobnie powie jeszcze wielokrotnie na różne sposoby, to to, że wszyscy naukowcy zgadzają się. There's actually a UN scientist admitted that it was pulled from thin air, made up this idea of 97% of scientists. A naukowcy, którzy pracowali dla ONZ-u, mówią, że to nieprawda, że to jest właściwie fakt wyciągnięty z powietrza, że 97% naukowców to jest liczba wzięta znikąd. In fact, Nobel Prize winning scientists and United Nations scientists have admitted they do not agree with the United Nations climate view. I wielu z tych naukowców przyznało się, w sumie potwierdziło, że oni nie zgadzają się z polityką ONZ-u. They will have you believe that Polish coal use is destroying the planet. But I am here to tell you that carbon dioxide, the emissions from your coal plant, are not the control knob of the climate. I będą usiłowali wam wmówić, że polskie kopalnie węgla niszczą naszą planetę, niszczą atmosferę. Ale ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że tak naprawdę CO2 to nie jest taka kontrolka, którą my możemy zmieniać. And as Walt Cunningham, the Apollo astronaut, has just told you, the emissions in our atmosphere were higher in past times. The Greenpeace co-founder has said we've had ice ages with higher carbon dioxide levels. I tak jak powiedział nam astronaut, którego słyszeliśmy wcześniej, i jak powiedział również jeden z założycieli Greenpeace'u, mieliśmy epoki lodowcowe z wyższym poziomem CO2 niż jest obecnie. They will tell you polar bears are dying, but they are at record numbers increasing in population. Powiedzą wam, że misie polarne umierają, ale tak naprawdę jest ich najwięcej, jest ich więcej niż kiedykolwiek. They will tell you the weather is much worse. Hurricanes are showing a declining trend globally. Powiedzą wam, że pogoda jest dramatyczna, a tak naprawdę na przykład huragany powoli przestają być takim wielkim problemem. Big tornadoes declining. Next one. Tornada też. Scientists will tell you you cannot control the climate through government action. I naukowcy powiedzą wam, że nie jesteście w stanie kontrolować klimatu poprzez działalność rządową. They will tell you that the polar ice caps are melting and record sea level, but this is not true. Powiedzą wam, że wszystko topnieje i że poziom morza wzrasta, co też nie jest prawdą. We've seen all of this before. Back in the 1930s, we were warned of all this sea level rise that never happened.
I my już wcześniej to wiedzieliśmy, w 1930 byliśmy ostrzegani na temat wzrostu poziomu morza, który nigdy się nie wydarzył. Next. The United Nations will say that they are the world's top scientists. That is a lie. They are a political body posing as a scientific institution. I ONZ powie wam, że są jedną z najlepszych placówek naukowych, co jest nieprawdą, ponieważ oni są grupą polityczną pozującą jako jednostka naukowa. They do not care about the science. They care about controlling the people. I ich kompletnie nie obchodzi klimat. Ich jedyne co obchodzi to jest kontrolowanie społeczeństwa. They freely admit it has nothing to do with environmental policy. They seek central control over economic development. I oni tak naprawdę nie chcą poprawiać klimatu. Jedyne co chcą to mieć pełną kontrolę nad rozwojem ekonomicznym. And they always claim that their science is correct for one reason they can claim this. They predict both outcomes. I powiedzą wam, że oni zawsze mają rację przez jedną rzecz, ponieważ oni przewidują obie możliwości. They say climate change means more snow. And climate change also means less snow. Powiedzą wam, że zmiany klimatu wywołują więcej śniegu, ale zmiany klimatu wywołują również mniej śniegu. They'll say over and over, climate change means a saltier sea, less salty sea. If you predict both teams will win, you will always be correct. Powiedzą wam, że poziom soli w morzach wzrośnie, ale również, że poziom soli w morzach zmaleje. Bo jeśli powiecie, że obie drużyny wygrają, zawsze będziecie mieli rację. They claim global warming will increase crime and a whole series of bad things in the world. Powiedzą wam, że ocieplenie klimatu wywoła wzrost przestępczości i miliona różnych innych złych rzeczy na świecie. And also very ridiculous, they claim that lowering crime will increase global warming. Ale również, to jest bardzo dziwne, powiedzą, że obniżenie poziomu przestępczości spowoduje wzrost ocieplenia. Global warming causes more crime, reducing crime causes more global warming. Ocieplenie klimatu wywołuje więcej przestępczości, ale obniżenie przestępczości wywołuje wzrost ocieplenia. And if you disagree with this, they threaten jail. A jeśli się z tym nie zgodzisz, trafisz do więzienia. And I'm not kidding. They threaten to throw climate deniers into jail to investigate you as a criminal. I ja wcale nie żartuję, ponieważ ONZ oficjalnie już zagroził niektórym z osób, które mówią, że to tak naprawdę się nie dzieje, że zostaną wrzucone do więzienia, gdzie będą musiały sobie siedzieć i cierpieć za wszystko, co powiedziały. They have, as Craig Rucker has said previously, they are going after kids. They want to have taxes on kids. Tak jak Craig powiedział chwilę temu, oni chcą nałożyć podatki już na dzieci. Kids they see as the greatest destructive force to the climate. Oni widzą dzieci jako największe zagrożenie dla klimatu. The key here is none of the strategies offered by the United Nations, by the EU, would have any detectable impact on the climate, even if they were correct. Z tym, że jedna rzecz, żadna z tych opcji, które proponują Narody Zjednoczone albo Unia Europejska, nie miałaby żadnego wpływu na zmiany klimatu, nawet gdyby była prawdziwa. In short, you cannot legislate or pass government regulations to control the climate. W skrócie, nie jesteś w stanie za pomocą legislacji czy rządowego kontrolowania, nie jesteś w stanie zmienić klimatu. In the Middle Ages, people believed that witches controlled the weather and therefore they must be stopped. W średniowieczu ludzie wierzyli, że wiedźmy kontrolują pogodę i muszą zostać powstrzymane. Today they believe Polish coal plants and your vehicles are changing the weather and must be regulated and stopped. Teraz wierzymy w to, że
polskie kopalnie węgla i samochody wywołują tą zmianę i że muszą zostać zatrzymane. Poland relies on coal 80%. The world relies on fossil fuels, oil, gas, coal. 80% of energy is from that. Polska w 80% polega na energii pozyskiwanej z węgla, a cały świat również w 80% polega na energii uzyskiwanej z paliw kopalnych. In over 100 years, this mix of global dependence on oil, gas, coal has not changed. I przez ostatnie 100 lat to się kompletnie nie zmieniło. And what they want us to do now is keep it in the ground. They want us to stop using oil, gas, coal. A to, co oni chcą, żebyśmy my zrobili, to jest zostawienie tego wszystkiego w ziemi, żebyśmy my tego nie używali. And what they are trying to do is tell us that we must switch over to solar, wind, and only energy that they approve of. I to, co nam mówią, to to, że my musimy się jakby przerzucić na energię, którą oni akceptują, energię słońca, energię wiatru. Whether you like it or not. Czy tego chcesz, czy nie. And the problem is, they want to ban energy that works, coal, oil, gas, and mandate energy that's not yet ready to replace it. I jedyny problem jest taki, że chcą zablokować, zabronić nam używania energii, która działa, źródeł energii, które działają, i zastąpić je tymi, które jeszcze nie są gotowe. Former Vice President Al Gore, who has filmed An Inconvenient Truth, has admitted that the United Nations recent report was exaggerated in order to get more power to the United Nations to affect regulations on the world. Ex-wiceprezydent Al Gore potwierdził w pewnym momencie, że wszystkie informacje podawane przez ONZ na temat zmian klimatu były sztucznie podkręcane tylko po to, żeby pozwolić im na wzięcie większej ilości kontroli. The United Nations and Al Gore has admitted that even if we fully went along with the United Nations, it would not solve the problem as they see it. I Organizacja Narodów Zjednoczonych i Al Gore potwierdzili, że nawet gdybyśmy zrobili wszystko to, co oni mówią, wszystko to, czego oni chcą, żebyśmy my zrobili, to nie powstrzymałoby tego problemu.